Kochani, żebyśmy kontrolowali jedyność człowieka. Dzisiaj sobie tak dobrze określili z perspektywy rozróżniania. Bo teraz perspektywa prorocza to jest kwestia, gdzie my musimy poruszać się w rozróżnianiu. Do osoby proroczej, osoba prorocza jest bombardowana informacją. Informacja płynie w ogóle lawinowo do osoby proroczej. Lawinowo. Ci z was, którzy jesteście ludźmi perspektywy proroczej, wy doświadczacie tego. Często przez ciebie przebiegają tysiące informacji. Tysiące odczuć też. I impulsów fizycznych nawet. Tysiące impulsów fizycznych. I teraz my musimy bardzo dobrze to zrozumieć. Ja wiem, że to jest mówione na poziomie fundamentów, natomiast temat trójjedności człowieka to jest temat bardzo dobrze znany ruchom charyzmatycznym, natomiast jednak mimo wszystko w doświadczeniu on nie jest duży. No dlaczego uważam, że on nie jest duży? Ponieważ pracuję z ludźmi i widzę na tym poziomie błędy. Wciąż błędy. Często już człowiek długo jest w Chrystusie, ale te błędy są przez cały czas. A teraz weźmy osobę proroczą. Czyli człowieka, który jest ponadprzeciętnie, tak, otwarty, ponadprzeciętnie przyjmujący, ponadprzeciętnie przeżywający. I my musimy te rzeczy, jako osoby prorocze, mieć umocowane bardzo mocno. Dla mnie zrozumienie mojej trójjedyności jest jedną z fundamentalnych rzeczy związaną z rozróżnieniem. Z rozróżnieniem. To jest dla mnie w zasadzie, powiedzmy, filar rozróżnienia. Bo ja najpierw, żebym ja w ogóle wiedział, co do mnie przychodzi, to ja muszę wiedzieć, z jakiego rodzaju to jest. Jaki to rodzaj do mnie przychodzi. I tak. Stworzenie człowieka, ono jest dobrze znane. Bóg trójjedyny. Dlaczego ja nazywam Boga Bogiem trójjedynym? Bo to jest potrzeba teologiczna. I w ogóle ta nasza tutaj rozprawa, to też jest w ogóle rozprawa teologiczna trochę dzisiaj. Bo w ogóle w swojej istocie Bóg nie jest trójjedyny. Bóg jest jeden. Słuchaj, Izrael. Bóg jest jeden. Tak? To jest ewidentna prawda. Boga nie ma trzech. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Święty Duch. To jest Bóg jeden. Jeden. Ja słyszałem masę różnego rodzaju takich debat, co to znaczy, że Bóg jest trójjedyny, jak oni tam ze sobą rozmawiali, jak oni tam decydowali, to takie zielonoświątkowe, pamiętam, było tam. Zielonoświątkowcy też tak fajnie, trochę jak katolicy, oni tam w inny sposób to poukładali, to wszystko tak ładnie w takich przypowieściach. Ja też będąc zielonoświątkowcem, łykałem to jak karp kruchy. I też tam mówię, tam sobie siedzieli, rozmawiali, tam wspólnie sobie żyli. No tak nie było. Bóg jest jeden. Jeden. I najlepiej, do czego go możemy porównać, to do jajka. Skorupka, żółtko i białko, to jest jeden. Nie kupuje się jajka na części. Nie masz iść do sklepu, przepraszam bardzo, poproszę białko. Albo żółteczkę tylko. Jest jajko i jajko kosztuje złotóweczkę, na przykład jak jest wiejskie. Jak jest miejskie, to 60 groszy.
To jest jajko. Jeszcze nigdy nie słyszałem, że się jajko sprzedaje na części. Rozumiecie? Nie ma takiego czegoś. Jakie jest jajko? Trójjedyne. Trójjedyna rzecz. Trójca. Idealnie ze sobą współpracująca. Tak? Ale to jest jedno jajko. Tak? Jedno jajko. Bóg jest jeden. Ale On się objawił na trzy różne sposoby, dlatego się mówi, że Bóg jest trójjedyny. Ale to nigdy nie było tak, że Ojciec był w niebie, Jezus był na ziemi, a Duch Święty miał w tym momencie wolne. Rozumiesz? To nie tak było. Nie, w ogóle to wszystko było cały czas jedno. A że to jest w ogóle konstrukcja duchowa, bo to jest w ogóle następna rzecz, że Bóg jest jeden i Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. Bóg nie ma ducha. Czyli istotą Boga jest duch. Ma duszę Bóg. Jest w posiadaniu duszy. I ma też ciało. Kiedyś jedno, dzisiaj więcej. Ale jest to duch. A to jest duch. Cały czas. Więc Bóg jest jeden, Bóg jest duchem. I Bóg stwarza człowieka. I on też go stwarza w ten mistyczny sposób. Powstaje jakiś tam fizyczny produkt, jakkolwiek go tam nazwiemy, tam z gliny go zrobił, czy nie zrobił, nie wiem, czy też tak było. Ale niech załóżmy już, nie wiem, się nie bawił, to jest z gliny zrobiony. Bóg rzeźbiarz. Zrobił z gliny i on tchnął w niego tą glinę, tego ducha swojego, czyli on siebie udziela. Jest napisane i człowiek stał się duszą. Tam jest po raz pierwszy użyte hebrajskie słowo nefesh. I człowiek stał się nefesh. I słowo hebrajskie nefesh jest, załóżmy, najpierw to tak, niech to będzie wprost proporcjonalne do słowa greckiego psyche. Czyli fizyczna konstrukcja zostaje w pewien mistyczny sposób owładnięta duchem Boga, Bogiem samym i w wyniku kontaktu, bo to jest bardzo ważne, teraz powiem, kontaktu ducha z fizycznymi pierwiastkami powstaje psychika. Psychika jest produktem, czyli dusza, bo dusza to psychika, jest produktem, wynikiem kontaktu ducha z fizycznością. To tak jak w wyniku uderzenia, krzemienia o metal powstaje iskra. Iskra jako taka nie istnieje. Rozumiesz, o czym mówię? Nie ma iskry. Iskra jest wynikiem. Dusza, czyli psychika, jest wynikiem. To wynik. To nie jest odrębnie istniejący byt. Nie istnieje coś takiego jak produkcja dusz w niebie. Nie ma dusz w niebie. Nie ma dusz w niebie. Tam są duchy. Kiedy powstaje dusza? Dusza powstaje, kiedy mężczyzna zapłatnia kobietę, i w momencie, kiedy plemnik wchodzi w jajeczko, w tym momencie natychmiast z duchowej rzeczywistości trzeciego nieba wstępuje duch człowieka przygotowany przed założeniem świata przez Boga lub też, bo to jest druga teoria, tak, na bieżąco wyprodukowany, bo tego nikt nie wie, jak to powstaje, przedostaje się przez atmosferę ziemską. Atmosferę ziemską rozumiem, atmosferę skażoną grzechem. Obumiera, czyli staje się okaleczony. W ten sposób
tak, w tej mikrosekundzie łączy się, tak, z zapłodnionym jajeczkiem i w wyniku tego zaczyna powstawać psychika. Rozumiesz? Tam w łonie matki. Takie coś. Taki jest człowiek. Dlaczego ja od tego zaczynam? Ponieważ musisz zobaczyć, jak jesteś skonstruowany, abyś mógł prawidłowo rozróżniać na poziomie proroczym. I musisz być obcykany w tym. Osoba prorocza to osoba świetnie znająca swoją trójjedyność, czyli ten system podziału. Ty musisz wiedzieć, co to duch twój, co to dusza, co to ciało. I ty nie możesz się tutaj mylić, bo jak ty się będziesz mylił, to będziesz uwalniał fałszywą perspektywę proroczą. Czyli będziesz fałszywym prorokiem. O to tu chodzi. Fałszywy prorok to nie jest ktoś, kto przychodzi kogo, aby kogoś zwieść. Też to są fałszywi prorocy. Ale fałszywy prorok to jest ten, który fałszywie, czyli błędnie uwalnia perspektywę proroczą. Tak? A uwalnia błędnie, bo jest w błędzie. A jest w błędzie, bo nie rozróżnia. Jako człowiek posiadasz trzy elementy poznawcze i trzy elementy jako kanały uwalniania. Duch, dusza i ciało. Są one na różnych odcinkach ze sobą połączone, zależne, w bardzo różnych konfiguracjach, jak też w pewnych sytuacjach suwerennie działające. I musisz to wszystko wiedzieć o duchu, duszy i ciele swoim. Tak? Istotą twoją jest duch. Duch. Greckie słowo pneuma, określające tchnienie. Tchnienie. Duch to człowiek. Główna część człowieka. Człowiek prawdziwy. W momencie odrodzenia duchowego zostaje zbawiony człowiek w ten sposób, że w jego ducha wchodzi Duch Święty, jednoczy się z nim, tworząc jedną nierozerwalną całość. Bóg, który jest duchem, może wejść tylko w ducha, bo jest to jeden rodzaj. A więc Boga nie ma w twojej duszy i nie ma go w twoim ciele. Oczywiście będąc w swoim duchu, tak, który jest wewnątrz, Bóg jest w całym tobie. Ale On w sposób bezpośredni nie przebywa w twojej psychice i nie przebywa w twoim ciele. A więc On nie działa na poziomie podstawowym przez twoją duszę i przez twoje ciało. Jak to funkcjonuje? Przede wszystkim funkcje, które posiadasz. Jako duch posiadasz trzy funkcje. Pierwsza funkcja to jest funkcja o nazwie społeczność. Druga funkcja to jest funkcja o nazwie intuicja. Trzecia funkcja to jest funkcja o nazwie sumienie. I duch posiada tylko te trzy funkcje. Duch nie posiada innych funkcji. Społeczność, intuicja, sumienie. Duch człowieka jest jakby podzielony na trzy komory. Te trzy komory odpowiadają za trzy różne elementy poznawcze. Element ducha pod tytułem społeczność odpowiada za relacje z Bogiem. Relacjonujemy się z Bogiem, duchem naszym, za pomocą elementu zwanego społeczność. Tam mamy z nim społeczność, mamy z nim kontakt. Taka część naszego ducha. Druga część naszego ducha, intuicja, jest odpowiedzialna za rozwój perspektywy proroczej.
Po to jest intuicja. I trzeci element to jest sumienie, które zajmuje się rozróżnieniem dobra od zła i niczym więcej. Niczym więcej. Sumienie nie rozpoznaje życia ani śmierci. Ono rozpoznaje tylko dobro i zło. I to jest duch. Główna część człowieka. Duch jako taki nie posiada bezpośrednich funkcji kontaktowych z tym światem. Jedyną formą wyrazu bezpośrednią ducha, choć też potrzebuje do tego ciała, jest modlitwa innymi językami. Do modlitwy innymi językami niepotrzebna jest psychika, ale potrzebne jest ciało. Nie masz ciała, nie mów, nie będziesz mówić innymi językami. Poza tym duch człowieka nie komunikuje się z tym światem. W ogóle. Nie ma tego. Natomiast on i tylko on komunikuje się z Bogiem. Czyli duch człowieka jako jedyny z całego człowieka komunikuje się z Bogiem i jako jedyny z całego człowieka nie komunikuje się ze światem. Tak jesteś skonstruowany. A więc każdą rzecz od Boga, powiem nawet inaczej, każdą rzecz z duchowej rzeczywistości przyjmujesz przez ducha. Tylko. Służy ci do tego element społeczności z Bogiem, element intuicji i element sumienia. I nic więcej. Za pomocą tych trzech elementów w duchowej rzeczywistości następuje filtracja. Z duchowej rzeczywistości następuje filtracja. Element społeczności daje ci informację o tym, że Bóg to właśnie Bóg. No bo element społeczności jest miłosny. Bardzo silnie miłosny. W zasadzie jego cały koloryt, jego zapach, jego cała wewnętrzna otoczka jest otoczką miłosną. Rozumiesz? Oto element społeczności. Element intuicji daje ci ogromny ogląd duchowej rzeczywistości. To za pomocą tego właśnie widzisz w duchu. Rozumiesz? To za pomocą intuicji oglądasz świat demoniczny, anielski, świat ludzkich duchów, zasady duchowe odbierasz. Rozumiesz? Za pomocą intuicji. Element sumienia powoduje, że oddzielasz dobro od zła, tak? Które wpadają do twojego życia z duchowej rzeczywistości. Rozumiesz? W ten sposób. Tak to działa. A więc jeszcze raz. Tylko duchem kontaktujesz się z Bogiem, tak? Duchem zaś nie kontaktujesz się w ogóle z tym światem. Z kim zatem kontaktuje się duch? Duch twój kontaktuje się z twoją duszą. I tu zaczynają się największe schody chrześcijaństwa. To tu są te schody. To tu są te schody. Bo, i wracamy do poprzednich różnych wykładów, taka jaka dusza, taki odbiór. No i koniec. Rozumiesz? Osoba prorocza to osoba arcyzdrowa. Wysokie poczucie własnej wartości, bez kompleksów. Rozumiesz? Dlaczego? Bo taka dusza jedynie się nadaje, żeby odbierać ducha. Dusza to nasz umysł, nasze emocje i ośrodek decyzyjny zwany wolną wolą. To nasza dusza. W duszy myślimy, w duszy czujemy i w duszy decydujemy. I teraz dusza, jeżeli nie będzie posłuszna duchowi, a musisz znać smutną prawdę o tym,
To znaczy, że ta prawda brzmi w ten sposób, że duch niestety, ale nie steroryzuje duszy. Jako, że duch nie posiada funkcji terroru. Rozumiesz? On tego nie ma. Czemu? Bo Bóg jest duchem i nikogo nie kontroluje i nie terroryzuje. Rozumiecie Boga? On tego nie robi. On przychodzi i chce, żeby go wybrać. Jako, że nasz duch jest na obraz Boga Ducha, tak? To chce, aby go dusza co? Wybrała. I dusza to jest taka postać, która posiada pewnego rodzaju suwerenność. To jest takie coś, jako że ona nie jest z Boga, tylko powstała w wyniku, pamiętajcie, powstała w wyniku kontaktu Bożego Ducha z kupą gliny, to ona w pewnym sensie, rozumiecie, jest samodzielną jednostką. To samodzielna jednostka taka. Duch nasz, on jest po odrodzeniu duchowym w 100% posłuszny Bożemu Duchowi. A więc nie musimy się przejmować o nasz rozwój duchowy i o to, że nasz duch będzie nie w porządku wobec Boga, bo będzie zawsze w porządku, bo on poprzez odrodzenie duchowe w 100% jest skupiony na Bogu. Wręcz mógłbym powiedzieć, on nie umie być nieskupiony, bo jedno z Bogiem jest. Dusza natomiast nasza, ona musi wybrać naszego ducha jako przywódcę. Rozumiecie? I tu się zaczynają schody, bo ona żyła do tej pory samodzielnie, w pewnym sensie. Robiła, co chciała. Czuła, jak chciała, myślała, jak chciała i decydowała, jak chciała. Rozumiesz, o co chodzi? Taka to była sobie dusza przed nawróceniem. Ulegała czemu chciała i czemu nie chciała. Rozumiecie? Bo to taka w ogóle postać. W ogóle wiecie. Czy ktoś z was nie oglądał jeszcze, tak zapytam, filmu krótkometrażowego pod tytułem Rada? Bardzo proszę obejrzeć Radę. Na YouTubie znajdziecie film o duchu, duszy i ciele. Najciekawsze jest postać emocji. Każda z tych, tam są aktorzy, tak? Emocje to jeden, a to jest bardzo takie, to niekoniecznie będzie do końca spójne z tym, co ja mówię, bo to jest bardziej na poziomie takim religijnym zrobione, ale chcę, żebyście zobaczyli pewien fenomen zachowań. Na przykład, jak się zachowują emocje. Tam jest aktor taki, który jest emocjami człowieku. Rozumiesz? Moja pierwsza reakcja w ogóle była, jak pierwszy raz obejrzałem Radę, mówię, ale od razu by dostał do mnie w łeb. Natychmiast, a w ogóle to świetnie, mówi, to wow. A ja w ogóle, wiesz, ja to lata temu oglądałem, w ogóle, wiesz, to tak jest, to taki coś masz na środku. To jest mocny film, bo to przez wierzących film nakręcony jest, nie? Wiesz, ku temu, żeby zobrazować ducha, duszę i ciało, Rada. Wiesz, i w ogóle, i teraz dusza, w której jest umysł, cały system myślowy, prawda? System emocjonalny i system decyzyjny, ona do tej pory żyła niezależnie, samodzielnie, nie mając pana. Rozumiesz? To taki ronin był. Samuraj bez pana. I teraz, kiedy ty się nawracasz, tak? To dusza twoja, ona ma przyjąć władanie ducha twojego. No i dlatego mówię, tu się schody zatrzymają. Bo ona jest kosmatą. Dla ducha prawda Boża, tak, jest jak powietrze. On oddycha prawdą, on oddycha wiarą.
Rozumiesz, o co chodzi? On oddycha miłością, ale nie dusza. Dusza pyta, czy na pewno, a co by było, gdyby, a czy można inaczej. W duchu nie ma takich rzeczy. Duch nie jest relatywny wobec prawdy, dusza jak najbardziej. Dlatego praca nad duszą, tak, jest w Biblii zwana uświęceniem. Dlatego jest napisane, bez uświęcenia zaś nikt nie widzi Pana. Tak mówi oryginał. Co to znaczy, że bez uświęcenia nikt nie widzi Pana? To znaczy, że jeśli dusza nie jest podporządkowana duchowi, tak, to nie ma prawidłowego obrazu Boga. Człowiek nie przeżywa Boga prawdziwego. A osoba prorocza no jest w katastrofalnym stanie. Bo przebiegają przez nią tysiące informacji, a dusza w ogóle wie. Szok. I potem tak mi Pan powiedział. Tobie? W ogóle? Ty nic nie wiesz. Nic. Podporządkowanie duszy duchowi. Oto praca dla każdego chrześcijanina. A dla osoby proroczej, no jeden z priorytetów. Tak. A więc dusza, to miejsce, w którym nie mieszka Bóg, to miejsce, przestrzeń, która ma być podległa odrodzonemu duchowi i wykonywać posłusznie, tak, wszystkie decyzje zapadające w duchu. To miejsce, w którym są myśli, uczucia i decyzje. I która to, tak, nie ma bezpośredniego kontaktu z Bogiem, ma kontakt z Bogiem tylko przez ducha człowieka, natomiast wyraża się, tak, w związku z tym światem, czyli komunikuje się ze światem przez ciało, i w pewnych aspektach, tak, bez ciała. A więc ona Boga nie dotyka. Świata już dotyka za pomocą ciała, prawda? I w niektórych aspektach, takich jak emocjonalne, różnego rodzaju doświadczenia, prawda? Bez ciała. Ciało popularnie zwane na potrzeby robocze cielakiem, nie wie nic. Nic. Ciało to absolutny pojemnik. Ciało składa się ze zmysłów i funkcji biologicznych i z niczego więcej. To zmysły i funkcje biologiczne. Wzroku, smak, tak. I funkcje biologiczne i więcej. Ma absolutny kontakt ze światem przez cały czas. Jest przez świat przesycane informacją i dostępne dla świata. Nie ma w nim Boga, nie mieszka w nim Bóg. Nie ma kontaktu z odrodzonym duchem. Ma od wewnątrz kontakt z duszą, czyli z psychiką, przez które to ciało, owa psychika się wyraża. A więc ciało robi tylko to, co chce dusza. Rozumiecie za tym, jak ważne jest, aby dusza była w należytym miejscu i podporządkowaniu? Bo ciało to cielak. Ciało robi to, co dusza chce. I to wszystko. Takie jest ciało. I ciało zrobi wszystko, co dusza chce. Dusza będzie depresyjna, ciało będzie zdychać. Rozumiecie? Dusza będzie agresywna, ciało zamorduje. Tak? Dusza będzie chciała melanżu, ciało się naćpa. Takie jest ciało. I nie ma żadnego. W ogóle ono nie posiada żadnych hamulców, żadnych w ogóle innych funkcji. Tak? Chcę, żebyście bardzo dobrze to rozumieli. Dlatego też,
jego podporządkowanie podporządkowanej duchowi duszy, tak, daje nam prawidłowe jego funkcjonowanie. Wtedy owo ciało prawidłowo przyjmuje z tego świata i prawidłowo uwalnia to, co idzie od Boga przez ducha, duszę i ciało do świata. Tak funkcjonuje w ogóle człowiek. I znajomość tego jest ogromnie ważna. Dlaczego chcę, żebyście to zrozumieli i mocno to sobie uświadomili, żebyście też myśleli o tym i żebyście modlili się w tym kierunku? Ponieważ to stanowi, ta informacja, którą podałem do tej chwili, stanowi podstawę rozróżniania. Kilka przykładów. Przychodzi, powiedzmy, ktoś mówi, jestem tam gdzieś i coś tam czuję. Mówi, że coś tam czuję na przykład. Ja mówię, co czujesz? Czuję taką obecność demoniczną. Mówię, co to znaczy, że ty czujesz obecność demoniczną? Mam takie przekonanie w duchu, mówię, ty już nic nie wiesz. Już wiem, że nic nie wiesz. Już wiem na pewno. Już wiem, że próbujesz ogarnąć jakieś zjawisko kilkoma funkcjami naraz. Czyli już wiem, że nic nie wiesz. Wchodzisz gdzieś. Teraz pokazuję człowieka, który doskonale wie, jak to funkcjonuje. Wchodzisz gdzieś i odczuwasz w ciele, tak? W ciele ściśnienie. Nazywasz to popularnie czapą. Taka czapa tu jest. Odczuwasz ściśnienie, tak? Co to znaczy? Co teraz się dzieje z tobą, tak? Wokół, tak, znajduje się duży nacisk sił demonicznych, które twoje ciało odbiera, tak, jako chęć wdarcia się do środka. Ono prawidłowo umocowane przy posłusznej duszy, która słucha odrodzonego ducha, w naturalny sposób zaczyna się blokować, bo ono wie, że się ma blokować. Bo taki dostaje, taką dostaje informację. Rozumiesz? Ono się blokuje. Tak jakby nie chciało, żeby fizycznie w niego coś weszło. Ty to tak odczuwasz. Rozumiesz? Po prostu. Kurcząc się mięśnie, zaczynasz odczuwać nacisk w brzuchu. Wiesz, o co chodzi? Zaczynasz w ten sposób funkcjonować. Na przykład. Musisz umieć to robić. Czy to oznacza, że jesteś w jakimś niebezpieczeństwie? Nie. Jesteś, w ogóle nie jesteś w niebezpieczeństwie. Bo żaden demon się nie może do ciebie dostać, jeżeli nie wpuścisz go. To nie ma, że wpuścić go. Ale spróbuj tylko w swojej psychice, tak, stworzyć tok myślowy pod tytułem, że może w ciebie wejść ten demon. Rozumiesz? Natychmiast poczujesz, że cię uderzy. Natychmiast ciało zareaguje przyjęciem. Natychmiast. Powiesz, tak się źle czuję, głowa mnie rozbolała, tu mnie rozbolało, co? Rozumiesz, o co chodzi? A ja mogę zjeść w piekle lunch i nic mnie nie rozboli. Dlaczego? Bo moja dusza, rozumiecie, ona ma pozamykane wszystkie rzeczy związane z tym, że może coś we mnie wejść. We mnie nigdy nic nie wejdzie. Nigdy. Nigdy we mnie nic nie wejdzie. Ponieważ moja dusza, tak, ma tak wyrobione władze poznawcze, że ona wie, tak,
że niczego nie musi wpuścić. Nic mi nie zagraża. Mam poukładane wszystko w sobie. Ale wystarczy, żebym nie miał tego. I byłem tyle razy zaatakowany przez demony, ponieważ ja tego nie miałem poukładanego w sobie. Wiecie? Ja na rozmowę nieraz do kogoś poszedłem, wrócił, wracałem w ogóle z człowieku z jakimś materiałem. Pogadałem z kimś. Ja w ogóle, ilu z was miało doświadczenie, poszedłeś z kimś porozmawiać, wrócić. Co się stało ze mną? Jak to się stało? Udzielił ci. Czemu ci udzielił? Bo przyjął ci. Jak ja przyjąłem? Czy ja nie chciałem? No wiesz, nie chciałeś. To nie chodzi o to, czy chciałeś, czy nie chciałeś, tylko jak masz ułożoną duszę. Rozumiesz? Z drugiej strony, bo pokazaliśmy jakiś tam wpływ świata, ale zobaczmy z drugiej strony. Duch odbiera informacje z duchowej rzeczywistości o czymś. Teraz ta informacja jest bardzo kontrowersyjna. Bardzo kontrowersyjna. I teraz ona się może przedostać tylko przez duszę. I uwolnić się przez ciało na zewnątrz, tak? A więc jakże dusza musi mieć na przykład szeroką perspektywę prawdy? Ona musi być wykuta w prawdzie. Umysł, ten element duszy, musi być przepełniony prawdą. Myśli są przepełnione prawdą. Myślą tylko o prawdzie, o niczym innym. A więc w tym momencie, kiedy przychodzi niebiańska prawda, rozumiesz, to dla naszego umysłu, który w ogóle jest podłączony pod ducha, przylega do niego równiutko jak szyba do szyby, tak? Nie jest żadnym problemem przyjęcie takiej rzeczy. Nasze emocje są wyrównane. Nie boimy się opinii, nie boimy się w ogóle, co ludzie powiedzą, nie interesuje nas to, w jaki sposób zostaniemy odebrani. Emocje są jak spokojna toń wody. Nie przeszkadzają nam w przyjęciu. Ośrodek decyzyjny jest wypełniony, tak, manifestem odwagi i gotowy, aby wjechać z tą informacją. Oto prorok. Odebrał informację. Co robi? Podanie do ciała, wychodzi do świata. Ale kiedy? Kiedy wszystko ułożone, prawda? Bo jeśli nie, prawda, to przychodzi niebiańska informacja, ale umysł na przykład, który nie jest przepełniony prawdą, mówi, a czy to na pewno to trzeba, a może to tak nie jest? A może to jest inaczej? Lub też emocje, niskie poczucie własnej wartości. Ale co powiedzą ludzie? No jak to w ogóle teraz? No przecież ja z takim czymś wyjadę, koniec, już po mnie. W ogóle, no gdzie? A w ogóle gdzie ja? No ja taką rzecz powiem, takich młodych ludzi jest pełno wokół, ale nie ja przecież, to są emocje chore. Rozumiesz? Albo ośrodek decyzyjny, który działa, który przez lata był wylękniony i nie podejmował decyzji, tylko cały czas chciał, rozumiesz, żeby ktoś za niego to zrobił, rozgląda się nerwowo i mówi, ale jak mam to powiedzieć, teraz? Naprawdę? A tu jest tyle osób, przecież kurczę, no, nie wiem, czy ja sobie poradzę, może ktoś, pastorze, może ty powiedz. Może jeszcze będę trawił za ciebie. Zobacz, co się dzieje, jak dusza w ogóle nie jest prawidłowo. I teraz wystarczy, inaczej, zależy, w którą stronę jest skrzywiona. Na przykład, jeśli jest skrzywiona pod kątem religijnym, to ona sobie zacznie doktryny układać. Doktryny, na przykład antyprawdy jakieś, albo prawdy ograniczone. I przyjdzie taka informacja na przykład, że na przykład, czy mówiłem do was to, że ja w ogóle nie wierzę w to, że tam anioł schodził jakieś do Batezdy. To mówię, to jest, mówię, legenda. Dlaczego ja jestem w stanie to powiedzieć?
tylko że ja jestem przepełniony prawdą. Posiadam bardzo silną argumentację prawdy na to. Moje emocje są spokojne, czyli nie zależy mi na niczyjej opinii. W ogóle. Ale pozytywna opinia mnie nie podniesie, negatywna mnie nie poniży, bo ja mam bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Bardzo wysokie. Może jeszcze jest jakieś wyższe i nie znam wyższego. Mam bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Jestem pozbawiony lęku. W ogóle nie mam lęku, to mówię co chcę. Rozumiesz, o co chodzi? I wtedy ja mogę taką informację przekazać. Ja mówię, ja tak mam. Nie wierzę w to. Też to wiesz, to jest twoja rzecz, ja nie. Tak? I wiele innych rzeczy, tak, możesz przekazywać na poziomie perspektywy proroczej, jeśli ty prawidłowo rzecz, jeżeli jesteś prawidłowo ułożony. Następna rzecz jest taka, że z duchowej rzeczywistości przychodzi do nas masa różnych, różnistych informacji. I teraz posłuchaj, co ci powiem. Jako że nasz duch jest zjednoczony z Duchem Bożym, tak? To przez niego nie mogą przychodzić fałszywe informacje do naszego życia. Nasz duch jest zabezpieczony. Do naszego ducha nie może wejść demon. Nawet jeśli dotrze do ciała i wejdzie w duszę, to do ducha nie wejdzie. Nasz duch jest zabezpieczony od strony świata, jeżeli chodzi o demony, i nasz duch jest zabezpieczony od strony duchowej rzeczywistości. Tamtędy też nie wejdzie demon. Rozumiecie? Bo nasz duch jest w Chrystusie. A Chrystus w naszym duchu to jest taka bryła. Rozumiecie? Jedna osoba od nas z kościoła miała ostatnio sen. Mocny. Wyglądało to w ten sposób, że w duchu chodziła i przenosiła się w duchu w różne miejsca. Przeszła w jedną, była duchem. Ona widziała siebie jako ducha. I widziała tam, rozmawiała z kimś, potem znikała, przenosiła się w inne miejsce. I podeszła do miejsca, gdzie był nasz kościół. To był budynek taki. I ona w duchu odebrała informację, że jest zagrożenie dla naszego kościoła. I ona w duchu powiedziała: aniołowie Boży, zabezpieczcie kościół. I to, co ona potem widziała, to mnie rozwaliło. Ten budynek, który stał naszego kościoła, zaczął być zabezpieczany, ale to było w taki sposób, że on był taki, nasz budynek był taki z takich, jakby dom z bali zrobiony taki. I nagle zaczęły schodzić z nieba takie płyty tu. I betonować cały ten budynek. No nie? Rozumiesz? Równe płyty. Raptem z różnych stron zaczęły zbliżać się takie złote, bardzo grube, tak, narożniki. Pum, pum, pum. Antapy na szyby, rozumiesz, jak zbrojownia. I jeden rozkaz wydała ta osoba. Jeden rozkaz, rozumiesz? I natychmiast aniołowie Boży zabezpieczyli budynek jak bunkier. Jak bunkier, w ogóle wiecie. I teraz, na czym rzecz polega? Twój duch to jest właśnie takie coś. Tam nic nie może wejść. Ani ze świata, ani z duchowej rzeczywistości. Jednak przypominam o duszy. Dusza nasza, dziwna postać. Ponieważ to postać, która powstała w wyniku połączenia ducha z fizycznością, czyli ona posiada funkcję, posłuchaj teraz, tak? Dotykania rzeczywistości duchowej i diabeł o tym dobrze wie. Czyli diabeł jest w stanie, rozumiesz, podsyłać różne fałszywe informacje różnego poziomu do naszej duszy. I oczywiście on nie jest w stanie tego tam włożyć, ale jest w stanie doprowadzać do tego, że nasza dusza, niepodporządkowana prawidłowo odrodzonemu duchowi, zacznie to przyjmować. Stąd, tak, trzeba zrozumieć, jak jesteśmy wciąż bombardowani informacją. Do osoby proroczej notorycznie przychodzi masa informacji prawdziwych i fałszywych duchowych. Rozumiesz?
prawdziwych i fałszywych. Ponadto dusza nasza odbiera impulsy innych dusz. A powiem inaczej, odbiera impulsy na poziomie emocji i myśli. I one też wchodzą. Ponadto nasze ciało odbiera szereg fizycznych impulsów. Rozumiecie? My ciągle coś odbieramy. A osoba prorocza odbiera najwięcej i najczęściej. Do tego dochodzą sny. Rozumiecie? Kiedy mamy poodłączane różne funkcje, jesteśmy bombardowani w jeszcze bardziej, tak, silny sposób przez rzeczywistość duchową. W snach, w rzeczywistości, przez rzeczywistość duchową spada na ludzką duszę grad informacji. Grad. Ponadto, posłuchaj, kiedy twoja dusza komunikuje się systematycznie z tym światem każdego dnia, to pozostaje w niej masa czego? Informacji nabytych w sposób bezpośredni. Dotykasz ludzkich myśli, dotykasz ludzkich emocji, dotykasz tego wszystkiego, chłoniesz to, zostaje to w twojej pamięci, w twoich przeżyciach. I teraz wyobraź sobie, że w tym wszystkim ty masz zacząć prawidłowo analizować. Jako osoba prorocza. A musisz. Dlatego tylko prawidłowe ułożenie wszystkiego jest w stanie nam dać podstawę. Ja muszę wiedzieć, tak? Przede wszystkim, czy ja prawidłowo jestem ułożony. Ja muszę doprowadzić do tego, aby moja dusza była zupełnie podporządkowana mojemu duchowi. Ja muszę to robić. Ja każdą rzecz, którą przyjmuję, muszę przeanalizować i zobaczyć, co to jest. Czy to jest duchowe, czy to jest duszewne, czy to jest po prostu fizyczne. Nie mogę rzeczy duszewnej nazywać duchową. Tak? Jak ludzie do mnie mówią, na przykład, a mam taką myśl, i mówią mi tą myśl, nie? I mówią, to jest taka rzecz od Boga. Ja patrzę, co to jest za rzecz. Ja muszę się przyjrzeć, czy to jest duchowa rzecz realnie, czy to nie jest przypadkiem rzecz natury duszewnej. Rozumiesz? Ja muszę wiedzieć, tak? Czy to jest coś, co wpłynęło z duchowej rzeczywistości, czy to jest coś, co ten człowiek na przykład nabył skądś. Ja muszę wiedzieć, czy ja coś odebrałem od Boga, albo inaczej z duchowej rzeczywistości, czy też coś odbieram moją duszą. Ja muszę to wiedzieć, to jest mój obowiązek. Ja dzisiaj chcę, żebyście zrozumieli, jak to jest zrobione wszystko i żebyście dzisiaj, bo my dzisiaj tego nie będziemy tego ćwiczyć, ale pewnie na następny sposób, żebyśmy trochę poćwiczyli takie rzeczy. Żebyśmy po prostu się poprzyglądali temu, co my odbieramy i w jaki sposób my te rzeczy umiemy interpretować już, nie? Żebyśmy też popróbowali sobie jakichś przykładowych rzeczy. Żebyśmy zobaczyli, jaki wpływ mają różnego rodzaju czynniki na to, co się dzieje w danej chwili. Osoba prorocza musi takie coś wiedzieć. Na dzisiaj chciałbym, żebyście przyszli do Boga i powiedzieli, Boże, ja chcę mieć całą moją formułę ducha, duszy i ciała ułożoną według Twojego standardu. Ja chcę, aby moja dusza była podporządkowana mojemu duchowi w 100%. Ja chcę, żeby tam nie było żadnej luki, Duchu Święty. Żadnej luki. Ja ustanawiam Twój porządek i decyduję się na każdą formę pracy, która byłaby w związku z tym potrzebna. Zobacz, pokażę Ci coś. Jesteś osobą proroczą, ale jak wiesz, już z tym światem kontaktujesz się za pomocą ciała i za pomocą duszy, a nie za pomocą ducha. No i teraz na przykład jesteś kobietą i masz okres. Na przykład taka rzecz, taka prosta rzecz. Prorok ma okres. I teraz ty musisz wiedzieć coś o tym, co się dzieje z tobą. To ty masz ten okres.
że na przykład jesteś taką osobą, która w czasie okresu, tak, na przykład, ma bardziej, jest bardziej wrażliwa emocjonalnie. Jesteś bardziej wrażliwa emocjonalnie. Na przykład. Łatwiej ci wyprowadzić z równowagi. Tak? I na przykład doświadczasz czegoś w tym czasie, coś odbierasz. Rozumiesz? I ty w ogóle musisz wziąć pod uwagę, że ty masz okres. I tyle. I że to, że ty masz okres teraz, to może mieć wpływ, rozumiesz, na to, że się możesz mylić. Po prostu. Po pierwsze jest to co? Cielesne. Silniejsze są impulsy na poziomie fizycznym, tak? Które mają również wpływ na twoje emocje, niż impulsy na poziomie ducha. I ty musisz jako osoba prorocza tak możesz wiedzieć. Że ty na przykład nie jesteś w stanie konstruktywnie uformować oglądu w tym czasie. To jest niekoniecznie, że nie jesteś, ale musisz zrobić założenie. Rozumiesz? Założenie. Gdzie poza okresem tego założenia nie musisz zrobić. A na przykład, że jesteś w czasie jakimś kryzysowym, jakichś kryzysowych zmian jako osoba prorocza. Jesteś w czasie kryzysowych zmian. I musisz też zrozumieć, że musisz wziąć to pod uwagę. Że to może stanowić zaburzenie na linii oglądu. Rozumiesz? Albo na przykład odkryłeś u siebie w ogóle, że ty wstydliwy jesteś. Masz takie coś, że się wstydzę, kurczę, jak to, ale co się wstydzić? No kurczę, no odkrywam, jasne, no wstydliwy jestem taki. No to masz problem z poczuciem własnej wartości. No tak. To w ogóle musisz zrozumieć, że to jest pewnego rodzaju krzywizna. Teraz przy twoim oglądzie proroczym weź to pod uwagę. Pracuj sobie, ale w ogóle weź to pod uwagę. Nie bój się wziąć tego pod uwagę. Rozumiesz? A na przykład zauważyłeś, że borykasz się z jakąś formą lęku jeszcze, się boisz na przykład, co też wynika, powiedzmy, z niskiego poczucia własnej wartości, tak? Obawiasz się czegoś. Albo na przykład, może nawet nie z niskiego poczucia własnej wartości, ale z tego, że w swoim życiu na tym odcinku miałeś jakieś ciężkie przejścia, takie ciężkie przejścia właśnie. Zrozum, że i tak występuje jakaś forma lękowa, to ty musisz brać takie rzeczy pod uwagę. To może być taka forma zaburzenia, przekazu. Że ty odbierzesz, a już wiecie, że z duchowej rzeczywistości my odbieramy to, jacy jesteśmy. A więc teraz ja muszę wziąć to pod uwagę. To może być duszewne, że kurczę, takie... Albo że coś usłyszałeś. Albo że coś zobaczyłeś. Wiesz, to wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie. Albo że jesteś w małżeństwie i na przykład nie macie dobrej relacji seksualnej. Rozumiesz? W ogóle to wpływa na ciebie. To wpływa. Na twoją perspektywę, na twój ogląd proroczy. Wszystko. Bo jesteśmy duchem, duszą i ciałem. I my nie zmienimy. Ja nie raz w ogóle, ja się przyglądam, wiecie, dlaczego ja to mówię, bo ja wiem, jak to jest wszystko wymieszane, że ludzie w ogóle oni tak wykrzywią coś w taki dziwny sposób, bo tylko to w ten sposób jest w stanie przez nich przejść, to w ten prosty sposób by nie przeszło. To oni to wykrzywią i przepchną, tak? Ale to jest już krzywe. To krzywo wyszło. Krzywo wyszło.
To jest naprawdę złożona sprawa, bo my jesteśmy złożeni. My jesteśmy złożeni, dlatego tak wie, zobaczcie, przy takich zwykłych rozmowach, jak łatwo jest kogoś wprowadzić w błąd. Zgadza się? W zwykłych rozmowach, takich kolega, koleżanka, wiecie. Łatwo jest prowadzić błąd. Wystarczy zrobić, na przykład ja, z Małgosią sobie o chwilę pogadaliśmy, ja na przykład wiem, kim ja jestem, nie? Ja wiem, że jestem liderem, wiem, że jestem kochany, wiem, że się ludzie ze mną liczą, że jestem ważny dla nich. Ja cholernie nie uważam na to, co ja mówię. Bo granica prowadzenia, a sugestii jest bardzo już zatarta. Ja muszę uważać, żebym się na przykład z kimś nie podzielił własną opinią subiektywną, niechcący. Wiecie dlaczego? Bo masa ludzi weźmie to za pewne. I po prostu to zrobią. Tak jak ja uczę ludzi, którzy usługują i mówię, uczcie, jak już mają coraz większą publiczną usługę, to ja uczę po prostu tego, mówię, ucz się, tak, nie mówić o swoich potrzebach w luźnych rozmowach nawet. Bo im będziesz bardziej namaszczony i im bardziej będą ludzie cię cenić, tym bardziej ci będą chcieli wszystko dać. I my zagadnąłem, nie raz już byliśmy takie rzeczy. Tylko powiedziałeś, o tak rzecz mi się podoba i on ci to oddał. A rozumiesz? Tam kiedyś do nas przyszli ludzie i nam zaproponowali, że nam dom zbudują. Ustali przed nami, nie? Ja mówię, dziękuję. Budujcie sobie dom. Starsi ludzie. Rozumiem, mówię, zbudujcie sobie w ogóle dom. My wam dom zbudujemy. Nie, mówię, zbudujcie sobie dom, my sobie zbudujemy dom. Wystarczy zrobić ruch tylko taki. Jako osoba prorocza wystarczy zrobić ruch pewien. A im bardziej jesteś osobą proroczą publicznie, tym bardziej się w ogóle liczą z twoją formułą. Jak już się przebijesz, to twoje słowo będzie ważne. Ogląd twój będzie ważny. I wiesz co? I nie możesz przestać prorokować. Bo to, co ja teraz mówię, to nie jest żadne przyzwolenie na zwolnienie. Że teraz ja się będę zastanawiał. Nie. Się w biegu zastanawiam. Nie masz czasu, żeby się zastanawiać. Nie możesz zwolnić na 15 sekund. Musisz jedynie, tak? Przyspieszyć zmianę. A nie zwolnić działania. To jest wielka różnica. Żadnego zwalniania działania. Żadnego. Jak narozrabiasz, to poniesiesz konsekwencje. Zwali się na ciebie ciężar swojego błędu. Bo tak drogę wybrałem. Znaczy nie wybrałem takiej drogi. Rozumiesz, co w ogóle. Stąd taka potrzeba dyscypliny wewnętrznej. Ja nie mogę powiedzieć, że nie popełniłem żadnych błędów. Popełniłem masę błędów różnych. Popełniam tych błędów coraz mniej. Proces mojego uświęcenia wygląda w ten sposób, że coraz mniej tych błędów popełniam. Realnie dzisiaj, bo ja jestem w ogóle coraz bardziej świadomy mojego ducha, duszy i ciała. Ja dzisiaj naprawdę w ogóle wcześniej były jakieś sytuacje, mówię, o to takie jest to duchowe, a dzisiaj to w ogóle nie jest duchowe. W ogóle nie jest duchowe. To jest jakaś część moich emocji, rozumiecie? I w ogóle ja wiem, że to takie coś. Tam nie ma Boga w tym. Tam nie ma Boga w tym. Rozumiesz?
Jakby byłem w kościele zielonoświątkowym, to ja mówię, jak będziesz miał taki pokój wewnętrzny, to jest od Pana. A jak nie będziesz miał takiego pokoju, to nie jest od Pana. Ja mówię, Boże, kochany, ja w to lata nie żyłem. Taki pokój wewnętrzny. A potem w ogóle któregoś razu czytałem Ewangelię i zobaczyłem Jezusa, który jest rozwalony w Getsemane. Żadnego pokoju wewnętrznego nie ma, a właśnie idzie zbawić świat. Jest, ma rozwaloną psychę, rozumiesz? I mówi, jeśli to jest możliwe, niech kielich ten ode mnie odejdzie. Facet stoi na granicy depresji. Do tego stopnia, że anioł musi zejść w ogóle i dotknąć go mocą, tak? Żeby on w ogóle był w stanie dalej iść. A ludzie mnie tutaj pieprzą, że w ogóle dowodem na to, że coś jest od Boga, to jest pokój wewnętrzny. Kurczę, co za bzdura. Ja potężne decyzje dzisiaj podejmuję w kryzysach. Aż się wszystko, tak się mnie trzęsie, wszystko lata. Tak to mnie drży. Ale co? Ja wiem. Co duch, to duch. Tak? Co duch, to duch. Nieważne, że drży. A? Jak drży, to się mówi milcz. I się prorokuje. Bo ja wiem, co to duch. A nie pokój wewnętrzny. Prowadzimy najbardziej przebudzeniową służbę w tym kraju. Rozumiecie? Przeszliśmy przez masę kryzysów. Ja mogę powiedzieć, że ja dopiero właściwie nie wiem, może z półtora roku wiem, co z tym robić. W jaki sposób w ogóle się ogarnąć w tym. Tak? A wcześniej to człowiek cząstkowo wiedział. Znaczy, dzisiaj naprawdę to rozumiem. Dzisiaj wiem, że to nie ma nic wspólnego z tym, bo tu przychodzi potężna informacja. Jezus odbiera informacje 2000 lat temu. Przede wszystkim w ogóle jesteś Mesjaszem, moim synem. Rozumiesz? Umrzesz na krzyżu i wstaniesz z martwych w ciele. Jaki temu pokój człowieku? To trzeba było jarać zielsko codziennie chyba, by się upijać. Rozumiesz, żeby w ogóle można było na spokojnie z tym żyć. Weź. Tylko, że Jezus wie, co to duch, dusza i ciało. Amen? On ma to ułożone. On wie, jak to rozróżnić. Z drugiej strony przychodzi do niego masa różnych duszewnych informacji. Rozumiecie? A on mówi, no. Ja wiem, co mówi ojciec, bo ja widzę ojca. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyście to rozumieli. Są trzy różne elementy. Rozumiecie? Trzy różne elementy. Ja masę razy chodziłem, gdzieś tam było coś takiego, gdzieś brzuch mnie bolał. O, mówię, atak czarów na mnie. Gdzieś tak w ogóle, wiesz, atak czarów. Mówię, kurczę, jakiś czarów, siedzę. Mówię, dobrze, Boże, dobrze. A jeśli to nie jest atak czarów? Po raz pierwszy pamiętam, mówię, co to jest? A Duch Święty do mnie mówi tak. Grypa chce w ciebie wejść. Mówię, kurczę, grypa. To nawet lepiej brzmiało, że tam tak czarno. To mnie stawiało w jakiejś pozycji takiej wojownika. A tu mam zraczki, rozumiesz, jak się do tego wiedzę. Mówię tak. Ale rozróżnienie w ogóle stawia mnie w miejscu prawidłowej analizy i prawidłowego zadziałania. Nie chodzę, nie gromię ducha czarów. Rozumiesz, co chodzi, siedząc na kiblu. Kurczę. Tylko nakazuję w ogóle, żeby to wszystko ustało, biorę dwa grypeksy i idę spać. Wiesz, nie bujam się z tym.
Chcę, żebyście rozumieli w ogóle ten mechanizm. Jako osoby prorocze musimy tak zafunkcjonować. Ja bym chciał, żebyśmy na przyszłych warsztatach mogli sobie trochę dać więcej przykładów. Ja już bym chciał troszeczkę, żebyście zaczęli zbierać pewne informacje. Może ze 2-3 osoby, żeby mogły podzielić się też na tych warsztatach następnych. Na razie wstępnie takimi krótkimi informacjami, co na przykład w tym czasie od tych warsztatów do następnych, tak? Powiedzmy odebrałem, albo na przykład gdzie się pomyliłem, albo gdzie się nie pomyliłem, albo jak coś przeżyłem, albo jak coś mylnie przeżyłem i potem pokutowałem. Po prostu przygotowujmy się wszyscy, a 2 czy 3 osoby będą chciały to o tym powiedzą, bo chciałbym, żebyśmy już mogli zobaczyć siebie troszkę więcej w tym, nie? No i modlitwa o to, Boże, ja chcę prawidłowo mieć wszystko ułożone, bo ja muszę prawidłowo rozróżnić. I co? I przez wiarę ja będę prawidłowo rozróżniał zawsze. Nigdy się nie pomylę, nigdy się nie potknę i tak dalej, tak? Amen.